To nie jest jedyny projekt, jaki gmina Biała Podlaska prowadzi w tym roku. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na kilka projektów, począwszy od wodociągowych, kanalizacyjnych po drogowe. W tym też pozyskaliśmy środki na zmianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, tak zwane oświetlenie LED-owe. 1 000 000 zł i z tego oświetlenie uliczne w 504 lamp zmieniono na LED-owe, 12 sztuk nowych słupów oświetleniowych, czyli budowa od podstaw oświetlenia. Dlatego też prowadzimy taki szeroki zakres inwestycyjny w gminie i myślę, że te 18 milionów, jakie przekazaliśmy na inwestycje w tym roku, to w następnym będzie kontynuacja. Oświetlenie LED-owe rzeczywiście działa, jest różnica, widać to w terenie, ku zadowoleniu naszych mieszkańców. Gmina jest też zadowolona z tego projektu. W przyszłym roku planujemy, a przyszły rok już, planujemy także skorzystać z programu zmiany oświetlenia ulicznego. Jak tylko będzie szansa, będziemy próbowali oświetlenie uliczne zmieniać na LED-owe, na słupach tak zwanych PG. Bo te, które mówię, 504 lamp, to zostało zmienione na słupach wydzielonych gminy. Jedziemy do przodu, jaśniej w gminie na pewno. Nazwa projektu: energooszczędne oświetlenie w gminie Biała Podlaska. Projekt dofinansowany z RPO Województwa Lubelskiego na lata 2016-2020. Wartość projektu to ponad 1 000 000 zł. Kwota dofinansowania ponad 700 tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy wymienić oświetlenie na nowoczesne, ekologiczne, a przede wszystkim energooszczędne, czyli tanie, w obsłudze, w eksploatacji, 504 oprawy i wybudować dwie nowe linie w Styrzyńcu i w Michałówce, Janówce. Dzięki oszczędnościom, które udało się uzyskać w trakcie przetargu, planujemy budowę, wymianę kolejnych 100-150 lamp, tym razem na oświetleniu PGE. Także zamierzamy dalej czynić oszczędności, tak żeby gmina była bezpieczniejsza. Nadmieniam tutaj, warto zaznaczyć, że w ostatnich latach środki zewnętrzne, unijne płyną do nas szerokim strumieniem. Warto tu zaznaczyć środki przeznaczone na termomodernizację Pałacu w Wilczynie, na modernizację infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska. To są kwoty kilku milionów złotych i bez dofinansowania z RPO Województwa Lubelskiego gmina sama nie byłaby w stanie tego tak szybko zrobić. Także jest nam niezmiernie miło z tego tytułu.